Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym krótkim filmie odnośnie pojęć ezoterycznych. Dzisiaj na tapetę bierzemy myślokształty. Macie już film o klątwach, urokach, złorzeczeniach, przekleństwach, larwach astralnych i dzisiaj króciutki filmik o myślokształtach. Mam nadzieję, że Wam się również on przyda. Myślokształty, snójki czy larwy astralne, są to byty podobne do siebie energetycznie. Każdy z nich zabrudza naszą przestrzeń. Są to negatywne byty energetyczne właśnie, ale rodzą się jakby z nieco innych warunków negatywnych. I tak jak larwy astralne rodziły się z emocji, negatywnych emocji, tak myślokształty rodzą się z negatywnych myśli. Natomiast myślokształty mogą się... Poczekajcie, bo tutaj komputer do mnie rozmawia. Matrix nas słucha. Tak jak myślokształty mogą dzielić się na dwie części. Mogą być myślokształty własne albo myślokształty cudze. I to są w zasadzie dwie główne grupy. Czym się różnią? Myślokształty cudze to są wszelkiego rodzaju myśli na nasz temat obcych osób. Często nawet możemy nie wiedzieć, kto co myśli na nasz temat, bo nie jesteśmy w stanie tego wyczuć. Można to sprawdzić poniekąd w kartach, można mieć przeczucie, ale pewności mieć nie będziemy. Natomiast myślokształty własne to są te wszystkie negatywne myśli, które my tworzymy. I kolejny podział myślokształtów mogą być myślokształty pozytywne i myślokształty negatywne. O ile na przykład larwy astralne są po prostu bytami negatywnymi, o tyle myślokształty mogą być pozytywne. I tak, jeżeli mamy w swoim gronie 5 osób, 5 myśli na nasz temat dobrze, 5 myśli na nasz temat źle, to nam się to równoważy i wtedy najgorzej nie jest. Natomiast podobnie działa nasze myślenie, czyli jeżeli myślimy o sobie w połowie dobrze, a w połowie źle, jest to w miarę zrównoważone. Natomiast no jakie my mamy tendencje, to już każdy wie, i jakie ludzie mają tendencje do myślenia o innych ludziach, to też jest raczej oczywiste, więc dlatego przeważnie mówi się, że jest to negatywne. Jeżeli powstanie jakiś, mówimy tutaj o negatywnych myślokształtach, myślokształt związany na przykład nie umiem piec ciasta, to potem, żebyśmy nie wiem ile razy próbowali, za każdym razem dokładamy ten myślokształt, jak nam coś nie wyjdzie, i faktycznie okazuje się, że zbiera się nad nami ciemna chmura, która blokuje nam pieczenie ciasta. A jeżeli ta chmura się rozrasta, to z takiego dziwnego pieczenia ciasta może potem wyjść dużo negatywnej energii, która gdzieś tam na inne dziedziny również się przełoży. Jak wyglądają energetycznie myślokształty? Negatywne. Pozytywne są takimi iskierkami światła. Ja często, jak ktoś powie mi komplement, mówię jedną fajną rzecz, biorę to i przyklejam do siebie oraz oddaję po trzykroć. I tutaj z tymi pozytywnymi myślokształtami tak można pracować. Natomiast jeżeli chodzi o negatywne myślokształty, ich energia wygląda jako skupisko ciemnej materii wokół głównych centr energetycznych, szczególnie tych dotyczących trzeciego oka i korony, bo są to myślokształty. Nie są to osobne byty, nie posiadają inteligencji, bo na przykład, tak jak Wam mówiłam o larwach, larwy posiadają szczątkową inteligencję, raczej odczytywano przeze mnie jako instynkt. Natomiast myślokształty nie posiadają czegoś takiego, nie są to osobne byty, one tkwią. I tak jak larwy żywiły się nami i wywoływały negatywne emocje w momencie, kiedy były głodne, tak myślokształty po prostu tkwią. Ja je bardziej odczuwam jako takie, tak jakby zasłonić sobie światło słoneczne. I potem więdnie nasza energia, bo nie ma światła słonecznego, jak takie sztaby, zasuwy na tej zasadzie. Nie posiadają inteligencji, posiadają program zasłaniający. Jeżeli są małe, nie przeszkadzają nam w egzystowaniu. Jeżeli my jesteśmy silni, nie przeszkadzają nam w egzystowaniu również. Natomiast jeżeli się nagromadzi różnych myślokształtów albo jeden nabuduje się w wielki twór, to wtedy po prostu przesłania słońce i dzieje się z naszą energią to samo, co dzieje się z energią rośliny, czyli po prostu z braku słońca, z braku jasności więdniemy. Rosnąc przybierają różnego rodzaju kształty. I
Czasem na przykład można, skanując jak gdyby osobę energetycznie, oczyszczając czy przyglądając się tej osobie, a to jakaś korona, a to jakiś guzik, a to jakaś pętelka, a to jeżeli już są mocne, one nabierają kształtu. Już nie są zwyczajną chmurą, ale nabierają kształtu. I należy te kształty wyrwać z energetyki, miejsce zaświetlić i po prostu myślokształt uziemić i odrzucić. Jak pokazują się w kartach tarota? Najczęściej myślokształty pokazują się w karcie ósemki mieczy. To tak po mojemu i u mnie to tak wychodzi, bo każdy tarocista może mieć swój osobny system umówiony z kartami. Zwyczajnie u mnie to tak wychodzi. Jak działają na nas? Często oczywiście psują nam nasze życie, ale nie dlatego, że siedzą i knują, bo tak jak mówiłam, są to raczej blokady na tamtym poziomie wręcz materialne. U nas nie, bo u nas tego nie widać. Blokują nam możliwość percepcji i znajdowania pozytywnych rozwiązań. Jeżeli my nie mamy pomysłu na pozytywne rozwiązania pewnych rzeczy, a życie jak jest, każdy widzi, ono się toczy po prostu na zasadzie ciągle coś trzeba zrobić, żeby było w miarę pozytywnie i w miarę fajnie, więc one blokują nam widzenie rozwiązań. Nie widzimy tych rozwiązań, które często mogą być w zasięgu ręki, nawet gdy nam ktoś podpowie, to tak jakby w ogóle nie było tematu, czyli tym samym blokują naszą dobrą przyszłość. Jak się ich pozbyć? Sprawa prosta, jeżeli wychodzi w kartach u mnie ósemka mieczy, działa okadzanie, kąpiel w wodzie z solą, świeca intencyjna, no albo jeżeli jest tego nagromadzone, jest multum przez lata, ktoś się nie oczyszcza, on ma tych myślokształtów odciorta, to rytuał, ale podczas rytuału właściwie wyciąga się te wszystkie przedmioty, które już się wręcz pokazują nam archetypowo, pokazują się nam na zasadzie czegoś, czego znamy. Tak próbuję znaleźć przykład jakiegoś takiego przedmiotu. Znaczy ostatnio jak miałam oczyszczanie czakry gardła, ale to nie był myślokształt, to była sprawa karmiczna, to wręcz widziałam kajdany na szyi, przykucie i zatopioną galerę, tak? Czyli śmierć niezbyt ciekawą, bo było przykute, ale myślokształty, żebym tak Wam coś opowiedziała, to tak na bieżąco nie pamiętam. Ale tak jak mówię, czasem mówię, tak jakiś guzik, korona, dyskietka, jakiś tam kawałek zakrytego okna, jakaś deseczka, przybierają wręcz takie nasze formalne kształty, z tym, że no oczywiście nie są widoczne na naszym świecie fizycznym. Co ja tu jeszcze mam? Myślokształty. To oczywiście najczęściej rodzą się z myśli, z tego, co ktoś o nas pomyśli, bądź my pomyślimy. Mogą być czasem wypowiadane, czasem je słyszymy. Właśnie typu, że jesteśmy nieudacznikami, że coś nam nie wyjdzie. Jak tak można? Taki myślokształt. Coś powinniśmy zrobić. Z czasem te myślokształty, które przybierają dużą formę, mogą przechodzić niestety w matrycę. I ja myślę, że o kolejnych, będę w kolejnych tygodniach Wam opowiadała o kolejnych blokadach, bo to zawsze warto wiedzieć. Pamiętajcie, żeby łapkować, lajkować, rozsyłać, udostępniać u siebie w ramach możliwości, czy macie jakieś grupy, czy swoje własne profile i uznacie, że film jest godny tego, żeby tego posłuchać, to możecie udostępniać, tu nie ma zupełnie problemu. I no teraz to już mamy takie lekkie te negatywne energie. Pamiętajcie, że zawsze w zalążku to jest nic, no potem jak narasta do dużych problemów, to już jest coś. I jak nabudowują się te myślokształty? One nie mają jak gdyby kolonii, źle pomyślałam, kolonii, jestem negatywna, kolonii, mam krzywe nogi. Potem nawet żebyś miała najprostsze nogi, to jak jest duży taki myślokształt koło ciebie, to każdy będzie wiedział, że masz krzywe. Ludzie postrzegają energetycznie, chociaż o tym nie wiedzą. Tak naprawdę, one po prostu są często koło siebie w całości, mówię, w tych głównych centrach, najczęściej przy głowie, przy trzecim oku. Proste do okadzenia, że tak powiem, w momentach, kiedy są malutkie. Potem, jak zwykle przy nagromadzonych negatywnych energiach latami, trzeba użyć silniejszych metod
do oczyszczenia. I co najlepiej robić? Najlepiej zapobiegać, jak w każdej sytuacji. Więc zwyczajnie, jeżeli złapiecie się na negatywnej myśli o sobie, bo nad swoimi myślokształtami możemy panować, nad cudzymi nie opanujemy i z tego w zasadzie każdy powinien się oczyszczać na bieżąco, bo na bieżąco te rzeczy będą łapane. Ale jeżeli złapiecie się na własnych negatywnych myślach, po co jeszcze dokładać do pieca, jak już wystarczy, że wszechświat, przepraszam, wszechświat jest cudowny, ludzie we wszechświecie mogą różnie o nas myśleć, a we Grzegorz, to może się okazać, że do czego ja dążyłam? A żebyśmy nie dokładali sobie tych negatywnych myślokształtów. Jeżeli źle pomyślimy, to najprostsza metoda na tego typu rzeczy jest zawsze, no nie wyłączymy głowy, ale możemy powiedzieć, wyjmuję to spod działania prawa i uziemiam. Po prostu. Także mam nadzieję, że Wam się te wieści przydadzą. Ja to Was uwielbiam. Sporo osób ogląda, nikt się nie odzywa. Kocham Was po prostu i Waszą interakcję. Wiem, że mi mówicie, bo słuchamy. Dobra, niech i tak będzie. Także myślę, że na ten tydzień do przemyślenia własne myślokształty, cudze, wyjmujemy spod działania prawa i uziemniamy od samego rana. A co? Niech się źle nie dzieje. Buziaczki dla Was, cydr, tęcza, brokat i do zobaczenia w kolejnych krótkich pogadankowych filmikach. Także pa, pa.